Cześć kochani, z tej strony Sylwia. Witajcie na moim kanale. Gotowi na dzisiejszy serduszkowy odcinek i na szaloną zabawę z moją maszyną losującą? W mojej maszynie przygotowane są już, zobaczcie, niespodzianki. W tych uroczych serduszkach kryją się moje najnowsze laleczki. Wy koniecznie teraz szybciutko zostawcie kciuki do góry, każdy z Was na dole w komentarzu albo zostawia emotkę z serduszkiem, albo pisze słowo serduszko i zaczynamy zabawę! Znacie w ogóle już te serduszka, które pochodzą z takich najnowszych zestawów LOL Surprise. Jeżeli nie wiecie, o jakie zestawy chodzi, to powiem Wam, że odcinek z tymi serduszkami na moim kanale pojawił się w czwartek. I zobaczmy do środka. Zobaczcie, moje nowe laleczki, tylko że one są zupełnie gołe, tej tylko została, zobaczcie tutaj, opaska na głowę, laleczki są wyjątkowe, mają śliczne włosy, zobaczmy jeszcze drugą, ależ te serduszka są mocno zamknięte, a druga również wyjątkowa, tylko że z niebieskimi włosami, wyjątkowe tylko do zdobycia w tych zestawach z edycji limitowanej. One są gołe, już to zauważyliście. Brakuje im oczywiście ubrań, brakuje im może zwierzaków, może siostrzyczek. Wszystko schowane jest tutaj w tej maszynie losującej. Ta maszyna już nieraz była na moim kanale. Aby ją uruchomić, potrzebujemy monety, które były dołączone tutaj do tego zestawu. Tak więc patrzymy teraz na tę wielką łapę. Ja uruchamiam maszynę. No i zaczynamy zabawę. Nie było łatwo, kochani, ale udało mi się złapać pierwszą niespodziankę. Słuchajcie, coś tam w środku jest schowane. Do której to laleczki będzie należało? Czy to będzie strój, czy to jakiś dodatek? Zaraz, słuchajcie, się przekonamy. Uwaga! Tutaj mamy... Tutaj mamy chyba zwierzaka. Ach, to jest uroczy piesek. Nie rozpoznałam, bo ciało jego jest rozłożone. Wygląda troszeczkę jak jamnik, prawda? Uroczy, chyba od razu wiemy, do kogo on należy. Oczywiście do tej laleczki. Zobaczcie, mają takie same fryzury, piękne, połyskujące włosy. No to wiecie co, na razie laleczki nie ubiorę, ale przynajmniej mamy tutaj słodkiego zwierzaka. Sięgam po kolejnego pieniążka, no i zaczynamy zabawę. Kochani, już muzyka się kończyła, już w zasadzie powinna maszyna się zatrzymać, ale moja łapa wypuściła w ostatniej chwili tę oto kulkę. Co tam w środku jest? Słuchajcie, nic nie słyszę. Kolejny zwierzak, tym razem dla tej laleczki, czy może coś innego? Ubrania! Ale piękne, zobaczcie. To są takie srebrne i złote łuski. Nasze laleczki mogą troszeczkę wyglądać jak syreny. Możemy sobie teraz wybrać może... Jej założymy ten srebrny strój. Zobaczcie. To wygląda troszeczkę jak taka sukienka na plażę. A ta laleczka dostanie złoty. Zobaczcie, troszeczkę wyglądają teraz jak siostry. Zostały mi tam jeszcze trzy kulki. Trzy, słuchajcie, więc są trzy niespodzianki. Bawimy się dalej. Thank you.
w tym przypadku poszło idealnie. Sami musicie przyznać, że chyba coraz lepiej z każdą kulką mi to wychodzi. Idealnie wiem, gdzie nastawić moją łapę. Co tam jest? Słyszę, że coś w środku szeleści. Uwaga. O, słuchajcie, to jest kolejny jakiś strój. Widzę tutaj bluzeczki, takie w stylu marynistycznym. Troszeczkę jakby były z marynarki, słuchajcie, z jakimiś marynarzami dziewczyny. Są też buciki śliczne i taki oto srebrny ogon. Ja Wam powiem, że ten ogon jest idealny dla kotka naszej Laleczki, a kotek będzie należał do niej. Zostały dwie kulki, zobaczcie, one są w ogóle tak troszeczkę schowane pod tą krepą, którą tutaj wrzuciłam. Jedna kulka jest tu, a druga tam z tyłu schowana. Biorę monetę i zaczynamy! Pod sam koniec mi się udało. Możecie to zauważyć, gdy muzyka przyspiesza w tej mojej maszynie, wówczas to oznacza, że zaraz czas się skończy i maszyna będzie wyłączona. Dobra, co tutaj mamy? Zwierzaczka! To jest kotek! To jest właśnie ten kotek, o którym Wam mówiłam. Cały szary, ze ślicznymi niebieskimi włosami, ponieważ to jest kotek tej oto Laleczki. I wiecie, co się robi z tym ogonem? Musimy go założyć tutaj z tyłu na naszego kotka i teraz wygląda jak kocia syrena, kocia ryba, widzicie? I idealnie te srebrne łuski teraz pasują do tego srebrnego stroju naszej Laleczki. Wyglądają przepięknie, prawda? Ale mi została jeszcze ostatnia kula i się domyślam, że skoro tutaj mamy bluzeczki dla naszych Laleczek, one były w jeszcze poprzedniej kuli, wówczas w tej ostatniej powinny być jakieś spódniczki. To będzie najtrudniejsze losowanie, bo zobaczcie, kula utknęła tam z tyłu, przysypana jest tutaj tym wszystkim różowym, no ale zaczynamy zabawę. To już było ostatnie losowanie z mojej maszyny, kochani. Świetna zabawa, muszę Wam powiedzieć. I tutaj, no tak jak Wam mówiłam, czyli mamy spódniczki do naszych strojów. Zobaczcie, niebieski strój. Tutaj biało-złoty z takimi biało-złotymi majteczkami. I jeszcze buty. No to wiecie co, chyba przymierzmy to naszym Laleczkom. Ja Wam pokażę, jak one w tym wyglądają. Oryginalnie właśnie ta Laleczka z niebieskimi włosami miała na sobie ten biały strój, białą marynarkę i do tego jeszcze różowe buciki. I tak ona wyglądała, zobaczcie, Laleczka numer jeden z niebieskimi włosami, a ta z kolei miała ten śliczny taki niebieski morski strój, taką śliczną kokardą różową na samym środku i fajne czarne buty z granatowymi pomponikami. Tak wygląda Laleczka numer 2. Jak
zauważyliście, moje laleczki można włożyć do tych serduszek. To są takie jakby ich domki w kształcie właśnie serduszek. Pomarańczowy mają kolor oraz różowy, troszeczkę takie walentynkowe. Wyglądają przysłodko. Jeżeli chcielibyście więcej odcinków z tą moją maszyną losującą, to oczywiście zostawcie kciuki do góry. Napiszcie mi na dole w komentarzu słowo serduszko albo zostawcie ikonkę właśnie w tym kształcie. No i słyszymy się już jutro w zupełnie nowym odcinku. Pozdrawiam Was, pa pa!